Sławomir Mentzen jest trochę jak taki młodszy Korwin Mikke po roku libacji na Ibizie. Mają podobne poglądy, dobrą bajerkę, choć z taką różnicą, iż bohater odcinka stara się nie gadać bzdur, przez które może stracić poparcie. Sławek jest polskim politykiem i biznesmenem, a ostatnimi czasy nawet TikTokerem, który idzie z duchem czasu, zyskując coraz to nowych zwolenników. Kłamałbym mówiąc, że znam się na polityce i że w ogóle zagłosuję na któregoś z potworów, natomiast wiem jedno. Prócz częstych populizmów, które ma w zwyczaju ględzić, chłop zna się na rzeczy i miło się go słucha, popijając wodę z kranu. Na początkowych etapach nie był on specjalnie charyzmatyczny. Nie twierdzę, że bredził bzdury, natomiast słuchało się go trochę jak tego nauczyciela od historii, przy którym prędzej szło usnąć niż wchłaniać wiedzę. Bardzo często pytacie się mnie o książki godne polecenia, więc nagram kilka odcinków o takich polecanych przeze mnie książkach, które też zrecenzuję. Znany jest głównie ze swoich skrajnie liberalnych poglądów gospodarczych, takich jak 500 plus to zło, a świadczenia socjalne powinny być tylko dla tych, którzy faktycznie nie mogą podjąć się pracy, chociażby z powodu choroby, która mu to uniemożliwia. Komu byś uciął 500 plus, a komu dałbyś dwa razy więcej? Jestem za tym, żeby była elementarna opieka społeczna, żeby ludzie poszkodowani przez życie, którzy rzeczywiście nie są w stanie się utrzymać, jakąś pomoc otrzymali. Natomiast jeżeli ktoś jest w stanie pracować, nie powinien otrzymywać pomocy. Wszystko, absolutnie wszystko, co PiS chce wprowadzić bądź zaktualizować, ten chce zlikwidować, dając szansę młodym i przedsiębiorczym, w których nadzieja na rozwój tego kraju. Trzeba przyznać, chłop od zarania dziejów stawia na samorozwój. Skończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zrobił licencjat z fizyki teoretycznej. Później uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2017 został wpisany na listę doradców podatkowych. Pierwszy biznes założył w 2011, a był to kantor wymiany walut. Następnie poszedł o krok dalej i otworzył kancelarię rachunkowo-podatkową. W 2020 natomiast własną kancelarię, która specjalizuje się w optymalizacji podatkowej. Firmę ma w Toruniu oraz kilku innych miastach. Próbuje też swoich sił w wielu innych branżach, ale o tym nie dziś. Wyborców jego mościa, podobnie jak i wszystkich innych działaczy w branży politycznej, możemy podzielić na dwie grupy. Tych, którzy go kochają, bądź tych, którzy go nienawidzą. Nienawidzę cię! W przypadku kogoś, kto głosi takie, a nie inne poglądy, nie ma nic pomiędzy. Love me or hate me, podobnie jak z Januszem w Pierdol Mikke. Ma 36 lat, żonę, trójkę dzieci, a nawet chomika o imieniu Mikołaj. Dba o swoją prywatność i niechętnie mówi, do której Biedronki wspólnie chodzą na zakupy. Czytam różne artykuły i komentarze na ten temat i odnoszę wrażenie, że ludzi bardziej to interesuje niż ich własna niewiasta, która właśnie tłucze schabowe na niedzielę. Wiadomo tyle, że poczucie humoru to ona ma i dzieli się na Instagramie memami ze swoim bad boyem. Nie zawsze muszą się zgadzać, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, ale wiadomo, jak to się zawsze kończy przy Netflixie i świecach zapachowych. A jeżeli nie wiesz, to zalecana jest jakaś siłka, pani kosmetyczka i ograniczenie śmieciowego jedzenia. Tak dla przyzwoitości. Jakiś dentysta też nie zaszkodzi i wypadałoby raz na ten tydzień zmienić bieliznę, która dziś już woła o pomstę do nieba. Cytując jeden z jego wpisów z okazji dziesięciolecia ślubu. Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała. Każdy tak mówi. I z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie mam jej w domu. Z perspektywy 10 lat muszę powiedzieć, że małżeństwo to coś wspaniałego. Jeżeli jesteście z osobą, którą kochacie, to nie ma na co czekać. Żęcie się. A czy to nie jest tak, panie Mentzen, że trójka dzieci nie daje panu spokoju na Hawirze, dlatego siedzisz pan tyle w swoim biurze? Wielokrotnie spotkałem się z ludźmi, dla których robolnia była największym błogosławieństwem. Pytam, facet, dlaczego siedzisz już drugą zmianę w pracy? Albo tutaj mam spokój, a w mieszkaniu tylko gówniaki, hałas i celulit spływający po nogawce. Na stronie kancelarii Mentzen możemy przeczytać, tu cytuję, kolegom z partii mówi, że nie ma czasu na politykę, bo prowadzi firmę. W kancelarii mówi, że nie ma czasu na firmę, bo zajmuje się polityką. W domu mówi, że nie ma na nic czasu, bo zajmuje się polityką i firmą. Nie wiadomo, co robi z tym całym wolnym czasem. Prawda jest taka, że siedzi do góry jajcami i nagrywa płezabawne filmiki na TikToku. No właśnie, słynne stały się jego nagrania na tejże aplikacji, w których porusza różnorakie tematy. Nawet w momencie, gdy mówi, jak przystało na prawdziwego przeciwnika partii rządzącej, to i tak zakończy to wszystko jednym wielkim śmieszkiem w postaci XD. Obczajcie sami. Mija 5 lat rządu Mateusza Morawieckiego. Pokażę wam jego sukcesy. Inflacja wzrosła do rekordowego poziomu 17,9%. Dług publiczny wzrósł do rekordowego poziomu 1,45 biliona złotych. Inwestycje spadły do rekordowego poziomu 16,6% PKB. A rozum i godność człowieka spadły do poziomu XD. Z
z okazji Dnia Dziecka chyba jako jedyny nie pokusił się o głupawe teksty o zdrowiu, szczęściu, pomyślności, tylko jak zwykle z grubej rury na pełnej petardzie oznajmił, co mu w duszy bangla. Z okazji Dnia Dziecka nie mam dla was żadnych prezentów, bo ja nie obiecuję, że coś wam dam. Wręcz przeciwnie, obiecuję, że nic wam nie dam. W przeciwieństwie do innych polityków nie będę traktował was jak dzieci i przekupywał was prezentami. Słynny stał się pomnik pana premiera Mateusza Morawieckiego, który dumnie stoi u niego w siedzibie. Rzecz jasna cały ze złota, jak na ważną personę przystało. I gigantyczny props dla osoby, która idealnie odwzorowała naszego władcę portfeli. Za późno. Złożył jaja. Pozwólcie, że przeczytam wam jeden z komentarzy. Uczuję ludziom, którzy oglądając tylko jego śmieszne TikToki, są w stanie stwierdzić, że jest on dobrym wyborem. To prawda. Niezależnie jakie śmieszki wrzuca on w eter, wypadałoby nieco więcej wiedzieć na jego temat. Podobnie jak i każdej innej partii, choć w tej kwestii już wam nie doradzę. Ale faktem jest, że spoko z niego mordeczka. Ma zajebistą dykcję w porównaniu do mnie i jest o wiele bardziej sympatyczniejszy od tego kasztana bosaka. Chciałbym teraz przejść do jego rozmowy na kanale Radio Z. Widać, że pan dziennikarz wielokrotnie próbował wbić lekką szpileczkę w polityka, ale ten jak gdyby nic grzecznie odpowiadał, nie dając się sprowokować. Bez przekrzykiwania, przerywania, z uśmiechem na twarzy jak na przyszłego prezydenta przystał. Dlaczego pan rozpija młodych ludzi? Słucham? Jan Śpiewak uważa, że piwo z męcenem to kryptoreklama alkoholu, którą powinna zająć się prokuratura. Niech się zajmie. Ja bardzo lubię czytać, że jestem bardzo złym człowiekiem, bo lubię piwo i nie lubię ZUS-u, więc zachęcam do tego rodzaju aktywności. I jeden i drugi pokazał, jak ma wyglądać dyskusja dwóch dżentelmenów na platformie streamingowej. Wyczuwam wzajemną chemię od panów i myślę, że po rozmowie skoczyli na backstage i dali sobie klapsa na gołą pupę. Zresztą chyba nie tylko ja odnoszę wrażenie, że prowadzący po cichu popiera pana Mentzena. Można to wyczuć między słowami. Ale nie będę wam streszczał całego filmu, obejrzyjcie sami. W 2020 roku wziął udział w Hot 16 Challenge, prezentując światu swoje umiejętności muzyczne. Klasycznie poruszył temat polityki i naszych kochanych zbawców narodu. Zjednoczeni socjaliści, Jarek duży, Jarek mały, a do tego mściwe zero, ich koledzy to cymbał. Wyszło to całkiem spoko jak na kogoś, kto nie zajmuje się tym na co dzień. Niezmiernie cieszy mnie, że nie tylko młode szczyle z gilami w nosie przychodzą na spotkania z panem. Widać, że Facio nabrał charyzmy i nie boi się występować przed większą publicznością. Coraz więcej obywateli widzi, co jest pięć i z chęcią wysłuchają jego ględzenia na żywo. Marcin Matczak, czyli ojciec popularnego Maty, dorzucił swoje 3 grosze do wszystkich wypowiedzi pana z Konfederacji. Co o tym sądzicie? Jak pan Mentzen mówi o tym, że system podatkowy jest ogromnie niesprawiedliwy i on go zmieni, to też jest populistyczne twierdzenie. Ludzie sobie wyobrażają, no tak, jak on zacznie rządzić, w ogóle będzie jedna ustawa, która będzie miała 2 paragrafy i w ogóle nikt nie będzie miał żadnego problemu. Otóż nie będzie. Świat jest zbyt złożony i podatki są zbyt złożone, żeby nawet ktoś, taki jak pan Mentzen, przyszedł i to wszystko uprościł do takiego poziomu, jak to obiecuje. A kojarzycie może Krzysztofa Stanowskiego, prowadzącego legendarny hate park i kanał sportowy? O wielmożnej personie również nakręciłem film, do którego was z tego miejsca odsyłam. Tutaj macie adnotację, siema.